No jesteśmy, witajcie, witam was, dobry wieczór, kolejna wieczorna audycja. Dzisiaj mamy webinar dla początkujących. Ja widzę, że z tych początkujących to wiele osób lata już przez całe lata, ale mam nadzieję, że są też osoby, które skorzystają z tego webinaru merytorycznie, nie tylko w sposób towarzyski. Słuchajcie, po co jest ten webinar? Dlatego, że brakuje takich rzeczy dla początkujących, żeby pewne kroki usystematyzować, szczególnie jak ktoś kupuje swojego drona, a jednocześnie nie ma za dużo czasu na to, żeby się rozwijać. Przepraszam, tylko wezmę, bo pies tutaj jest obok mnie. Wezmę mu zabawkę. Słuchajcie, więc sprawa wygląda tak. Na początek przywitam was za chwilę. Później powiem o tym, jakie kroki fajnie jest wykonać na początku, żeby sprawiało nam to przyjemność i frajdę latanie nawet takim małym dronem jak Mini. Nie mówię o jakichś dronach droższych, ale będziemy bazowali dzisiaj na podstawowym modelu. Później opowiem wam o programie, który prowadzę. Jest to program tygodniowy. Będzie to trzecia edycja. Zaczynamy w niedzielę. Bardzo fajny program właśnie, który te wszystkie kroki, o których dzisiaj powiemy, rozwija, ale też integruje, dlatego że jest oprócz samej teorii czy warsztatu, jest też grupa facebookowa, są codzienne live'y i to jest bardzo fajny, myślę, taki program. Ja w takim uczestniczyłem dwukrotnie i stwierdziłem, że sam chcę taki poprowadzić, także trzecia edycja przed nami zaczyna się 14 marca. I to jest na dzisiaj. To oczywiście na koniec będą pytania i odpowiedzi. Jeżeli byście mieli jak coś konkretnego do mnie, to bardzo proszę. Jeżeli dzisiaj skupiamy się na temacie dla początkujących, także nie będziemy rozmawiali o nowym dronie, o lataniu FPV i tak dalej, czy o kolizjach, tylko konkretnie o tym, jak zacząć. Ja podzieliłem te początki, ten, można powiedzieć, tak, ten wstępny etap do czasu, kiedy tworzymy fajne filmy i zdjęcia, na mniej więcej 5-6 części tych kroków. To jest przyjęcie kwestii bezpieczeństwa, to jest taki ogólny, można powiedzieć, ogólne przepisy, ale też ogólna świadomość. Później mamy oczywiście funkcjonalność naszego drona, później kwestie już ekspozycji, czyli przechodzimy powoli do zdjęć i do filmów i zajmujemy się właśnie na początek wykonywaniem zdjęć, a na później filmowaniem, montaż filmowy i na koniec dzielimy się efektami. I fajne jest też w tym programie fakt, że możesz liczyć na to, że będziesz miała odpowiedź zwrotną, bo dziewczyny też uczestniczyły. Jak pamiętamy, było kilka dziewczyn, między innymi Agnieszka i Maria, które pozdrawiam, jeżeli oglądają dzisiaj ten nasz webinar. Dobra, zatem przejdźmy konkretnie. Chciałbym, żeby całość zamknęła się mniej więcej w godzinie, może 40 minut. Chciałbym powitać was bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem, część osób jest doświadczonych, tak jak Digerek czy Artur. Witam Pawła, Koza, 1,5, Decha, Maciek między innymi, Iron Drone, Marcin jest, Paweł z nami, także są osoby też bardziej doświadczone, które już latają dłużej. Antoni, Robert, Andrzej, między innymi Jacek. Jeżeli kogoś nie wymienię, to wybaczcie, ale w trakcie też będzie okazja do tego, żeby porozmawiać i wymieniać się poglądami. Rafulsik, jest całkiem spora ekipa. Witam wszystkich. 7432, jest Adrian Wiecha, Jerry, Dariusz, Tomek jest z nami też, Skyres, Arek, witam was. Świetnie. Słuchajcie, jeżeli są jakieś sprawy bieżące, to będzie część pod koniec taka dotycząca i organizacyjna, i część dotycząca właśnie pytań i odpowiedzi. Ja ten link od razu wkleję teraz do warsztatu, do naszego programu tygodniowego, tego Kickstarter, i możecie sobie to sprawdzić. Dzisiaj jest na niego też promocja, także proszę, jeżeli ktoś faktycznie nie ma czasu, to sobie go od razu sprawdźcie, a jeżeli możecie zostać do końca, to zobaczycie dokładnie, na czym to polega. Jak ja zaczynałem, powiem wam tyle, latać dronami, to nie było dużo informacji. Dostęp był dosyć ciężki. Całe szczęście, że znam angielski. Może nie znam doskonale, ale na tyle, że ze zrozumieniem jestem w stanie obejrzeć cały wątek na YouTubie na przykład w języku angielskim. Jestem w stanie wynieść z niego 99%. Więc radziłem sobie w ten sposób, że oglądałem po prostu amerykańskie tutoriale głównie. I stwierdziłem, że fajnie byłoby, żeby zrobić coś takiego po polsku. To było mniej więcej w roku 2015-2016. Chodziły Fantomy, Phantom 4 czy Mavic 1. To był fajny też czas, bo to był taki przełom. Wchodziła Karma z GoPro i nie było za bardzo źródeł naszych. Więc zacząłem robić na bazie Mavica i zacząłem od Mavica Pro.
taki tutorial początkowy, czyli jak właściwie dokumentowałem też swoją przygodę z tym Maviciem Pro i każdy krok, którego się uczyłem, starałem się w formie tutorialu opracować i go publikowałem. To były pierwsze moje tematy. Pamiętam, że to było dosyć takie ciekawe doświadczenie, bo nie dość, że poznawałem tego Mavica, to jeszcze poznawałem publikacje na YouTubie. No i na tej bazie, słuchajcie, stworzyłem swój pierwszy kurs online'owy. On nazywał się Latam pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. On jest jednym z takich moich sztandarowych kursów. Oczywiście technicznie to jeszcze nie jest to, co było, co jest teraz, bo to było kilka lat temu. Ale w każdym razie doszedłem do tego, że pierwsza sprawa, która jest najważniejsza, to jest bezpieczeństwo i nasze, i bezpieczeństwo innych, bo nawet mały dron, taki jak Mini, jest w stanie trochę narozrabiać, jeżeli przestraszymy ludzi, kierowców, operatorów, albo zlecimy komuś z dużej wysokości na głowę czy na maskę samochodu, możemy napytać biedy i sobie, i innym. Dlatego skupiałem się i zawsze skupiałem się w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jak popatrzycie nawet na te produkcje, które tutaj są, ja już wam to pokażę, to w pierwszej kolejności zawsze jest bezpieczeństwo. Zobaczcie, zaczynamy. Bezpieczeństwo najważniejsze, prawda? Później poznajemy swojego drona i w następnej kolejności, po poznaniu tych zasad bezpieczeństwa i drona, mówimy o aparaturze i akcesoriach i wykonywanie lotów w strefach. I to jest ten pierwszy krok, na którym się zwykle skupiam i właśnie w tym programie Kickstarter też jest o tym mowa. Jak sobie zorganizować loty, jeżeli mamy mniej czasu, jak podejść do kwestii bezpieczeństwa, jak sobie rozpracować, co ten dron naprawdę potrafi, czego nie potrafi i jak go wykorzystać najlepiej. To jest ten pierwszy dział i pierwszy krok właściwie do przygody z dronami. Wiele osób, słuchajcie, to jest niesamowite, ale tak jest. Po pierwsze, nie czytają ludzie instrukcji obsługi, a po drugie, przez cały czas posiadania drona nie są w stanie wykorzystać jego funkcjonalności. Dlatego właśnie ta pierwsza część dotyczy poznania funkcjonalności bezpieczeństwa i o tym rozmawiamy. Tam jest cały materiał, który przygotowałem i też jest live wieczorem. Na tym polega ten program, że mamy codziennie pół godziny teorii i pół godziny live'u. Podsumowanie, takie sprawdzenie informacji, bo to jest też motywacja. Nie jest koniecznie ten live taki edukacyjny, ale on jest bardziej motywacyjny. To jest ta podstawa. I mamy też feedback, czyli na grupie facebookowej jest ten live i tam mamy podsumowanie danego dnia i wypowiedzi. Pytania oczywiście też są do tego działu. Później, jak popatrzycie, to tym drugim takim działem ważnym jest przygotowanie już do wejścia w teren. Co to znaczy? Że jeżeli poznamy funkcjonalność naszego drona, tak jak tutaj mamy, prawda? Bezpieczeństwo to jest to, ale w punkcie drugim jest wejście w teren, czyli jak sobie radzić, jak skalibrować kompas, żeby dron nam nie uciekł, bo to przecież jego wina. Następnie mamy omówienie czynności w terenie, taka checklista, demonstracja, jak sobie ćwiczyć, jeżeli ktoś zaczyna, pierwsze loty, ćwiczenia, podsumowanie. I tutaj jest też mini pierwszy lot, pokazuje, jak to sobie rozegrać. Także tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten drugi poziom, i w tym, po co zrobiłem ten drugi etap? Po to, żeby ludziom pomóc samemu sobie zorganizować. Czyli prowadzę krok za krokiem. Gdzie latać, kiedy latać, żeby nie było na przykład dużo ludzi, żeby wam nie przeszkadzali. Jak sobie zorganizować, żeby latać samemu, ćwiczyć. Mówię o tym, żeby nam ludzie nie przeszkadzali. Jaka częstotliwość, jakie ćwiczenia w ogóle na początek, żeby opanować kontroler i opanować manewry, i później pokazuje właśnie ten swój przykład pierwszego lotu w tej części 10-minutowej. Także to jest ta część numer 2. Numer 3, czyli część trzecia, to już jest poznanie podstaw ekspozycji, bo jak już potrafimy operować dronem, to oczywiście możemy się skupić na kamerze, bo do tej pory kamera odchodziła nam w cień, ale jeżeli zwrócimy uwagę na kamerę, to możemy zacząć już tworzyć nasze pierwsze prace. Czy to będą zdjęcia, czy może quickshoty, a może to będą hyperlapsy, a może to będą timelapsy, czy już filmy. Więc to jest kolejna sprawa. Na grupach facebookowych widać tą
To nie jest dobre określenie, nieporadność, ale widać, że ludzie na początku sobie nie ogarniają tematu. Wrzucają na przykład na grupę facebookową 3-minutowy surowy film, gdzie jest tak, że dron sobie robi tak, 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 różne takie przypadkowe rwane ruchy i później 5000 osób pisze: kolego czy koleżanko, może najpierw zacznij, najpierw się naucz, a dopiero później publikuj. I to jest frustrujące, bo człowiek na początku nie wie, czego nie wie, czyli jest niekompetentnym, ale też nieświadomym swojej niekompetencji. Później dopiero na drugim etapie wie już powoli, zaczyna dowiadywać się, czego nie wie, a na trzecim zaczyna już bardziej wiedzieć, już być świadomym i kompetentnym, prawda? Powoli przechodzi, czyli etap ten środkowy. OK. Następnie mamy takie podstawowe rzeczy, jak na przykład omówienie elementów wpływających na ekspozycję, czyli czas naświetlania, zakres dynamiczny, przysłona, kontrast, ISO, współczynnik proporcji, bracketing, takie podstawowe rzeczy. To nie jest cały program stworzony z myślą o filmowaniu czy wykonywaniu zdjęć, ale to jest właśnie taka podstawa, która da już Wam dosyć solidne fundamenty, czyli jak sobie ustawić ekspozycję, co to jest w ogóle kompensacja ekspozycji, co to jest czas naświetlania, kiedy stosować dłuższy, kiedy krótszy, kiedy założyć filtry ND czy polaryzacyjne i kiedy zastosować na przykład bracketing, kiedy jest za ciemno, czy warunki są niesprzyjające, jak można wyciągnąć, podciągnąć zakres dynamiczny, żeby ładne wyszło nam zdjęcie. W części czwartej zwykle skupiamy się, ja już Wam to pokażę, w części czwartej, pokażmy to tak, dobra, ok, dobra, w części czwartej mamy już sesję zdjęciową. Jest przykład sesji zdjęciowej, czyli mamy wprowadzenie, następnie sesja zdjęciowa, część pierwsza, tutaj wykonałem ją, później mamy timelapsy i prosta edycja zdjęcia, przykład na komputerze, czyli zabiorę Was do siebie, będziecie siedzieć tu obok mnie i będę tłumaczył, jak taką edycję się wykonuje, jak stworzyć, czyli od sesji aż po właśnie wywołanie, osiągnięcie efektu ostatecznego. I zwykle polega to na tym i staram się tak to wykonywać, żeby każdy mógł, miał szansę na to, żeby przejść cały proces, całą ścieżkę od A do Z, tak? No bo fajnie jest obejrzeć film na YouTubie jeden, czy drugi, czy trzeci, ale każdy film dotyczy czegoś innego, to tak trochę jak artykuły na stronie internetowej, ale nie mamy tutaj spójności i całości. Dlatego ten program jest tak zbudowany, żeby on stanowił ciągłość. I w tydzień jesteście zrobić w stanie progres, taki jak się robi na przykład w miesiąc, czy w pół roku, w zależności od tego, czy jesteście sami, czy ktoś was prowadzi, bo to jest zupełnie inaczej. Dobra? I to jest to. Także słuchajcie, tutaj jeszcze zrobimy sobie ten adres. Dzisiaj będą warunki super promocyjne, tylko dzisiaj do końca tego programu, jeżeli ktoś się zdecyduje. Są warunki super promocyjne, bo jest praktycznie w połowie wartości ten tygodniowy program. To jest dosyć intensywny program, ale on zostaje, bo zostaje grupa facebookowa, wszystkie live'y są dostępne i zostaje też teoria w postaci tej, którą pokazywałem Wam teraz. I chciałbym pokazać następną rzecz, a mianowicie jak wygląda grupa facebookowa. To jest na tyle ważne, że oprócz, może powiem Wam w ten sposób. Kiedy uczyłem się tworzyć społeczności, tworzyć właśnie kanał YouTube'owy, ale też stronę członkowską, jedną z pierwszych właściwie stron członkowskich w Polsce, membership site. Jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii albo w Stanach, to wie, jak popularne są w tych krajach membership site, czyli społeczności członkowskie. One polegają na tym, że miłośnicy skupiają się w jakiejś jednej dziedzinie i rozwijają na zasadzie takiej, że mają prowadzącego, jest jakaś niewielka składka, ale w ramach tego mają dostęp, tak jak do Netflixa, do wszystkich zasobów, a jednocześnie mają dostęp do tego, żeby być częścią tej społeczności i żeby, bo Netflix nie daje Wam tego, tej odpowiedzi zwrotnej, tak? Na Netflixie nie nauczycie się nic, bo Netflix nie da Wam tej Waszej, nie da swojej uwagi.
uwagi i nie powie wam, co robicie źle, a co dobrze. Plus do tego oczywiście teoria i społeczność. To jest społeczność, czyli to jest pierwszy nasz program, czy drugi. To jest nasz drugi program, w którym uczestniczyło 39 osób w sierpniu. I mieliśmy, jak widzicie, codziennie live'y. One były publikowane tutaj w formie ogłoszeń. Mieliśmy też zdjęcia, bo po każdym dniu była mała praca domowa. Jeżeli nie zrobiliście tego w ciągu tygodnia, bo było za mało czasu, to ludzie publikowali sobie zdjęcia w weekend, prawda? Bo mieliśmy te weekendy. I tutaj widać, że były próby paningu, na przykład robione top-down, to co Agnieszka próbowała, i inne na bieżąco próby. Tutaj właśnie próby, tak jak te ćwiczenia, odpowiedzi na ćwiczenia, które robiliśmy, i pierwsze timelapse czy hyperlapse, które były. Także to jest pod tym względem fajnie, bo możecie się dzielić też w tej małej społeczności swoimi pracami i nie jest to na forum dużej grupy, gdzie należy na przykład, do naszej grupy już należy prawie 6 tysięcy ludzi, do grupy Latam Dronem od DJI, i wiadomo, że tam są osoby na poziomie całkiem początkującym, a są też eksperci, którzy lata siedzą w fotografii, czy w filmie, czy też w obsłudze dronów, więc to jest też inaczej, bo tutaj znajdujecie się w programie Kickstarter w gronie osób tylko i wyłącznie początkujących, więc jest wszystkim tak samo trudno i to jest pod tym względem właśnie super. Live'y są codziennie wieczorem o 20:15, tak jak dzisiaj, tylko one są trochę krótsze, bo to jest fragment tego live'u, one mniej więcej no jakieś 30 minut plus krótkie Q&A z dnia. To jest podsumowanie danego dnia, widzisz? I tutaj mówi Tomek, dzięki za wszystkim, za fajny tydzień. Tak to wygląda. Tutaj dzielimy się informacjami, więc te live'y są i one są w ramach ogłoszeń. Zobaczcie, tutaj ja codziennie daję ogłoszenie i o tym, co się dzieje, i też te wszystkie live'y tutaj, te transmisje na żywo codzienne są. Widzicie? Dzień piąty, dzień czwarty i tak dalej, szósty. One są dostępne w ogłoszeniach, te wszystkie transmisje na żywo codzienne. Także to jest taki program, który stworzyłem, jako że mamy rzeczywistość taką, to jest odpowiednik takiego siedmiodniowego bootcampu, obozu, jakbyśmy pojechali, tylko my w tym momencie nie za bardzo jesteśmy w stanie pojechać i przez tydzień być gdzieś i uczyć się, więc robimy to w formie online'owej. I to jest trzecia, tak jak powiedziałem, edycja. Był lipiec, sierpień, wakacyjny, a teraz, że już powoli nadchodzi wiosna, to jest taka edycja, która jest na przełomie zimy i wiosny, bo dużo ludzi dopiero teraz zaczyna latać po całej zimie. Okej, okay. Myślę, że możemy sobie zrobić teraz krótkie Q&A i dokończymy jeszcze to, co mówiłem, czyli możemy sobie zrobić Q&A w ten sposób. Może tak, ja się przeniosę na inną scenę, na tą. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, jeżeli nie, to jeszcze omówię za chwilę referencje, bo są też na stronie referencje kolegów, można sobie posłuchać, co im program dał i jak to wszystko wygląda. Na razie widzę, że tutaj są doświadczeni bardziej koledzy, mamy 150 osób na naszym live'ie, jest między innymi Nożyk, chciałbym zakupić, jakie mam możliwości płatności za granicę. Można uczestniczyć nawet jak mieszkasz na końcu świata, dlatego że wszystko jest online'owe, a platforma, na której się opieramy, jest to platforma z Nowego Jorku, Teachable. Więc ona jest, to jest amerykańska platforma i wszystkie międzynarodowe formy płatności, czyli PayPal, czy karta, czy przelew są akceptowalne i znajdziesz na tej stronie, którą przed chwilą dawałem, może ją jeszcze raz tutaj wkleję. Tam jest strona tak zwana checkout page, czyli tam możesz sobie zobaczyć, jak te warunki wyglądają. One są bardzo korzystne, bo ja patrzyłem, jakie są wartości, jeżeli chodzi o tygodniowe programy, to jest po prostu kosmiczna wartość. Tutaj, jako że my mamy dużą społeczność, ja jestem w stanie robić to po kosztach, bo pamiętajcie, że za platformę płacę też parę tysięcy złotych na miesiąc, na rok za użytkowanie tej platformy. To nie jest tak, że mam wszystko za free, bo tutaj jak zbierzecie opłaty, to jest w sumie na rok kilkadziesiąt tysięcy przeróżnych opłat, które trzeba ponieść prowadząc taką społeczność, więc to nie jest tak, że mnie to wszystko kapie z nieba. Okej, okay, ale chciałbym teraz zrobić może pytania i odpowiedzi, jeżeli byście coś mieli, a później już opowiem o tych końcowych tematach, co robimy tam dalej, bo na razie doszliśmy do wykonywania zdjęć, timelapsów i hyperlapsów i quickshotów, takich podstawowych pierwszych prac. Hejo, mi mówili, że filtry do mini nie używa się, prawda?
W zależności co chcesz zrobić. Filtry można używać do mini, jeżeli chcesz na przykład osiągnąć efekt paningu. To jest podstawowa sprawa i dużo droniarzy, dużo operatorów dronów stosuje filtry do tego, żeby osiągnąć efekt paningu. Jeżeli filmujesz lub fotografujesz tematy w ruchu i chcesz uzyskać efekt rozmycia, filtry jak najbardziej są pożądane. Oczywiście one mogą też służyć do czegoś innego, bo mogą służyć do podniesienia saturacji, czyli nasycenia, czy mogą nieco zmienić, albo polaryzacyjne mogą zniwelować odbicia od szyb, czy od powierzchni wody, albo od dachów, elewacji szklanych. Więc filtry są popularnie stosowane. Mini też nadaje się jak najbardziej. Uważam, że najlepsze filtry do niego możesz zakupić albo z marki Sunny Life, albo z Freewella. Przy czym Freewell jest dużo bardziej profesjonalny. Chyba najbliżej można u nas kupić na Amazonie.de komplet filtrów, taki profesjonalny do Freewella, ja go gdzieś tutaj mam i mogę pokazać. Co można wybrać na pierwszego drona? Mavica Pro czy Mavica R1? Proszę odpowiedzieć. W tej chwili ja uważam, że trzeba wziąć pod uwagę też przepisy i Mavic Air, ten pierwszy, ja go mam ciągle, on jest teraz u Patryka, on się łapie w kategorii do 500 gramów i możesz nim latać po mieście w tym okresie przejściowym, więc patrząc na przepisy, tak, tym bardziej, że ma czujniki z przodu i z tyłu, jest odporny na crashe dosyć i jest fajnym dronem, oprócz tego, że może ma krótki czas lotu, ale pakiety do niego nie są takie drogie. Trochę hałasuje, można sobie śmigła wymienić na Master Screw, bardzo fajne śmigła. Też na Amazonie niemieckim można je dostać, ja je testowałem na kanale. Uważam, że R1 i ma trochę lepszą kamerę też od Pro, bo Pro już ma w sumie 5 lat. Tam bitrate jest trochę słabszy przy tej kamerze, waży dużo, więc w mieście musi jeszcze robić dodatkowe uprawnienia, żeby nim polatać. No a dodatkowo to już jest taki model, który powoli wychodzi po prostu z obiegu. Już te nowsze Mavic'i go nieco wyparły. Co sądzę o zdjęciach Rafała Ganowskiego? No na pewno Rafał jest profesjonalnym fotografem, ma profesjonalne narzędzia, specjalizuje się od lat w jednej dziedzinie, tak? On nie prowadzi aż takiej dużej społeczności różnorodnej, ale jest mega profesjonalistą i wielki szacun. Chciałoby się mieć więcej takich osób. Wiadomo, że tam ma bardzo sprzyjające warunki, bo mieszka w Warszawie, ma możliwość archiwizowania czy dokumentowania tych zmian, które w naszej stolicy też są się lokalują. O tak. A tutaj mam mojego pomocnika. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy razem. Co chciałeś powiedzieć? Co? Poczekajcie. Przywitał się z Wami. Jest bardzo grzecznym pieskiem i fajnym. Dobra, wystarczy. Za niedługo się Tobą trochę zajmę. Jeszcze sobie pójdziemy na krótki spacer. Dobra, wracamy do pytań i odpowiedzi. Mój Hubsan Zino już się zakurzył, teraz tylko drony FPV, muszę kiedyś wrócić do drona z GPS. No wiesz co, jeżeli ktoś chce wykonać zlecenia, na przykład zdjęciowe, warto sobie publikować i warto sobie prowadzić Instagram, nawet jeżeli to nie jest super twoją pasją, bo chwyciłeś adrenalinę i roller coaster w postaci FPV tutaj dominuje, to jednak warto przynajmniej raz na tydzień zrobić sobie sesję zdjęciową i jedno zdjęcie umieścić na Instagramie, bo jeżeli czegoś nie masz w ogóle, no to wiadomo, że nic z tego nie powstanie, a jeżeli masz Instagram przynajmniej i publikujesz raz w tygodniu, to zbierze się w ciągu roku 50 zdjęć, a w ciągu 2 lat 100 zdjęć i klienci mogą natrafić na poprzez hashtag czy poprzez znajomych, ktoś cię w końcu obserwuje. Okej. Okay. Wszystkich witam spóźniony, Arkadiusz, Gracjan jest, witam cię bardzo serdecznie. To jest ten Gracjan, bo mamy 2 Gracjanów tutaj w społeczności. Otrzymałem informację. Witam cię bardzo serdecznie. Wiesz co, poprawię jeszcze, że startuje 15 sierpnia. Widocznie checkout page zrobiłem wklej, nie tą datę, więc poprawiłem już we wszystkich możliwych, ale sobie to jeszcze poprawię dzisiaj po tym live'ie. Oczywiście tam jest trochę niedociągnięć, bo adaptowałem ten program, który mieliśmy w sierpniu i zmieniłem tych dat już 20, ale widocznie 21 jeszcze nie jest zmieniona. Okej, okay, Natura 2000. Wiem, że jest zakaz latania. Co muszę zrobić, żeby móc latać? Porozmawiaj z ludźmi, poobserwuj, jaka to jest strefa.
i gdzie jesteś, bo jeżeli nie ma oczywiście na dron radar możesz sprawdzić, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że są jeszcze miejsca takie jak rezerwaty przyrody, gdzie nie powinniśmy latać. I faktycznie warto się zorientować też i skonsultować z administracją albo z osobami, które mieszkają blisko i latają, żeby zapytać, jak to wygląda. Jest szereg takich miejsc i są też okresy lęgowe, na przykład ptaków, gdzie nie powinniśmy latać, albo są po prostu okresy, bo jak jest bardzo zimno, to specjalnie nie zaszkodzisz tej naturze, prawda? Natomiast jeżeli są to okresy lęgowe czy inny czas, kiedy zwierzęta bardzo intensywnie się rozwijają, to na pewno można zrobić im krzywdę i nie należy im przeszkadzać. Okej. Okay. Także oprócz tego, że są prawne sprawy, to jeszcze należy przyrodę też uszanować jako operator, czy nie straszyć zwierząt, nie gonimy saren w trybie sportowym i tak dalej. Co wybrać na pierwszego drona? To już było, tak? Pro czy R? Dobrze, Tomasz, a ja jestem zupełnie świeży, jeszcze nie mam drona, bo się wdrażam. Czy jest to też dla mnie? No wiesz co, chwycisz, pamiętaj, że będziesz mógł wrócić, bo to jest też tak, że masz pewną bazę, na której możesz opierać się w przyszłości. A w grupie możesz się też skonsultować, dużo ludzi ci podpowiedzą, bo taka mała społeczność typu 40 osób, ona nawzajem sobie bardzo dużo podpowiada i to jest też fajne. Tak jak mieliśmy te grupy nasze, nawet jak ktoś nie miał drona, to sobie mógł na przykład, nie wiem, od kogoś pożyczyć. Ja pożyczałem swojego drona jednej dziewczynie, albo mógł przynajmniej dowiedzieć się, którego warto, czy dobrze zrobił, czy nie. Tym bardziej, że już teraz te jednostki, no słuchajcie, ja swojego Mavica Mini niedawno sprzedałem, bo kupowałem sobie radio, sprzedałem za nowego Mavica Mini za 1000 zł. Tam kontroler był używany, ale dron i akumulator były całkiem nowe, więc ten próg wejścia już nie jest taki wysoki jak kiedyś, że trzeba było za Fantoma czwórkę wydać. No 7600 kosztował w podstawowej wersji Phantom 4 w 2016 roku. Ja to pamiętam, bo mnie nie było stać na tego Phantoma, nie? Ja tak czekałem, czekałem, dopiero wszedł Mavic Pro, chyba tak, i kosztował 5000 w wersji podstawowej. I wtedy go kupiłem, ale Phantom był zawsze dla mnie za drogi. A teraz zobaczcie, że Mini można kupić za tysiaka, więc to naprawdę jest cena i ten próg wejścia jest mega łatwy, nie? Nie jest tak stromo, jak było kiedyś. Podaję kolejny raz link. Następne pytanie. Mieszkam obok Natura. Okej, okay. Tutaj Waldemar się wypowiedział w tym temacie, który omawialiśmy przed chwilą. Na Mini wystarczy rejestracja, ale można sobie zrobić ten kurs online'owy, który jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czy podczas lotu, Gracjan zapytał, warto wyłączyć sieć komórkową, który jest podłączony pod kontroler? Możesz wyłączyć, bo nie będą ci dzwonili ludzie. Najlepiej jest stosować dwa urządzenia, czyli tablet plus telefon. Bo pamiętaj o tym, że teraz mamy taki obowiązek, który prawnie jest taki średni, ja bym nie chciał do tego wracać, ale mamy się meldować w dron radar przy każdym locie, przynajmniej tak jest powiedziane. Chociaż, no dobra, ale w każdym razie wiele osób to robi i taki jest w tej chwili przyjęty zwyczaj, żeby check-in dokonać przed lotem, więc warto mieć jedno urządzenie do tego check-in, na przykład komórkę, a latać na tablecie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, stosujemy jeden, ale trzeba pamiętać, że jak ktoś zadzwoni, to nam przeszkodzi w locie. Nic się nie stanie z dronem, bo on sobie zawiśnie, ale nas to trochę wytrąci z równowagi, więc można mieć, ale niekoniecznie włączoną tą transmisję. Niby tak, ale powinniśmy mieć też informację. Czasami zdarza się tak, że jest informacja zwrotna w dron radar, więc powinniśmy mieć jedno urządzenie właśnie dostępne. To było to pytanie. Uczestniczyłem w pierwszej i drugiej edycji startera i również serdecznie polecam. Dziękuję Ci serdecznie, Paweł. No są postępy. Paweł się cały czas rozwija systematycznie. Ja go obserwuję i widzę. Fajnie. Damian ma na sprzedaż właśnie Fimi, więc widzisz, że w takich grupach można się wiele rzeczy dowiedzieć właśnie. Okej. Dobra, można sobie przeklikać. Tak, nie trzeba koniecznie przechodzić do egzaminu. Napisał Nożyk i bardzo fajnie, faktycznie tak nie jest. Zakupiłem Mini 2. Jakieś uprawnienia do latania są koniecznie. Trzeba się zarejestrować jako operator.
bo jesteś właścicielem drona, więc się rejestrujesz jako operator. Trzeba sobie przykleić, ja tu gdzieś mam tą naklejkę z tyłu, z numerem operatora na dronie. No i warto sobie przećwiczyć pewne rzeczy, a przynajmniej przyswoić te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o przepisy. Ale małym dronem do 250 gramów możesz latać właściwie wszędzie. Trzeba oczywiście uważać do 120 metrów i tak dalej, w zasięgu wzroku, praktycznie wszędzie, prawda? Więc takie podstawy należy przyjąć. Też trzeba być świadomym tego, że to jest tylko urządzenie, jest podatne na przykład na zakłócenia albo na warunki atmosferyczne, jak jest niska temperatura czy wilgotność, bo ona zawiera szereg takich podzespołów typu optyka, kamera, ale też GPS, czy akumulator, więc czy silniki, to wszystko, czy płyta główna, procesor, to wszystko ma pewne właściwości i powinniśmy się obchodzić z dronem w odpowiedni sposób, czyli na przykład nie narażać go na wilgotność, niską temperaturę albo zmiany gwałtowne w wilgotności, na opady deszczu, nie zostawiać go w chłodzie na długo, postępować odpowiednio z akumulatorami i tak dalej. Przepraszam Was na chwilę, muszę na momencik puścić psa. Wracam do Was za dosłownie 10 sekund. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania na tym etapie? Latając używam telefonu, no, dlaczego dubluje mi zdjęcia w galerii telefonu? To jest kwestia ustawień, wiesz co, ustawienia plików cache i ustawienia tego, czy chcesz, czy nie. Jest to dosyć proste do zrobienia, ja to mogę pokazać. Może dzisiaj nie mamy tak, nie wgłębiamy się tak mocno merytorycznie, ale jak będzie chwila, możemy pokazać to lepiej. Co z dronami, które ważą pomiędzy 500 a 600 gramów? Głównie tutaj dotyczy R2, więc latamy tutaj, jeżeli nie mamy świadectwa kwalifikacji, trzeba zrobić sobie taki kurs online'owy za jakieś 30 zł, przynajmniej takie były ceny na początku roku, i latać w podkategorii A2. I właśnie ośrodek, w którym to robimy, jest odpowiedzialny za to, żeby nas zgłosić. Później dostajemy akceptację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i świeci nam się na zielono podkategoria A2, czyli właśnie między innymi Mavic Air 2. Chcę kupić drona. Jaki polecasz na początek? Wiesz co, taki, żeby cię cieszył. Jak ludzie kupują swojego pierwszego drona, to traktują go przez pryzmat 3 miesięcy. Czyli kupują coś najtańszego, co się da. Ale ja bym powiedział, że warto, to zależy jak do tego podchodzisz. Jeżeli czujesz u siebie, że to jest to i chcesz to robić dłużej, to warto sobie kupić coś lepszego, na przykład Mavic Air 2. Jeżeli to jest dla ciebie tylko eksperyment, to sobie kup coś tańszego typu właśnie Mavic Air, bo on, to już jest model, który bardzo dużo stracił na wartości. On kiedyś kosztował powiedzmy 4 czy 4,5, teraz kosztuje około 2, więc on już stracił połowę, taki Mavic Air. Kupując tańszą maszynę, jest to kompromis. Kompromis taki, że albo będziesz miał słabszy czas lotu, albo będzie kiepski zasięg, albo ci będzie hałasował. Dopiero tak naprawdę Mini 2 jest niezły, ale on też ma pewne kompromisy, prawda? Dopiero R2 jest takim modelem, który właściwie całość ma i jest niezły. Jeżeli nie chcesz robić sobie uprawnień, Mini 2 jest naprawdę fajnym dronem, z którego będziesz bardzo zadowolony. On już oczywiście trochę kosztuje, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że kupujesz drona na przykład na 2 lata, bo tak się powinno kalkulować, to już ta różnica w cenie nie jest tak wysoka, jak w przypadku kalkulacji tylko przez 3 miesiące, nie? Wakacje. Więc zachęcam wszystkich, żeby latali w każdy weekend przynajmniej, jeżeli mogą, żeby wstawali wcześniej albo chodzili później spać, obrabiali sobie zdjęcia, żeby to była ich pasja i żeby latać też cały rok. Ja praktycznie, słuchajcie, ten sezon zimowy, jesienno-zimowy, codziennie były loty, a jeżeli nie było lotów, to symulator. Dzisiaj nawet nagrywałem taki montaż na jutro z symulatora, gdzie pokazywałem, dlaczego ludzie się rozbijają. Jak już są podłe warunki naprawdę, to symulator też jest. Ok, jeżeli nie ma jakichś pytań, są jeszcze. Mieszkam w Holandii, tutaj jest dużo stref natura. Póki co czekam na odpowiedź ze strony rządowej, póki co cisza, na przypale albo wcale. Wiesz co, możesz też nas zobaczyć ze strony facebookowe, grupy facebookowe holenderskie, gdzie ludzie latają i jak sobie radzą. No, wiadomo, że zresztą są też youtuberzy.
w Holandii, którzy dużo ciekawych rzeczy robią. Między innymi jest taki kanał gościa, który ma nazwę Never Mind Your Own, tak? Never Mind Your Own. To jest taki jeden tytuł. To jest Holender i on dużo pokazuje lotów przeróżnych, też poza zasięgiem wzroku, w goglach. On miał fatszarki jak swojego czasu i to jest bardzo fajne. Ciekawe, co ja... wiesz co, dużo dostaję łapek w dół. Ale dlatego, że ludzie po prostu sobie pozwalają. Dlaczego dostaję łapki w dół? Bo ludzie sobie, ja staram się trzymać tutaj poziom na taki, żebyśmy się wzajemnie szanowali, żeby nie było na grupach przekleństw, ale też żeby na YouTubie mi ludzie nie tak, wyciszam niektóre osoby po prostu, bo rzucają mięsem w komentarzach, a później oni starają się odreagować i dają łapki w dół. Więc jest szereg, jakbym mógł powiedzieć, nie wiem, 200 osób albo 150 jest zablokowanych, które po prostu mnie obrażały i dlatego teraz oni się tak odwdzięczają. Ale tak jest, no jeżeli ktoś chce iść na skróty, to łatwo jest dwa zdania napisać o Belgii, zamiast dwa tygodnie coś tworzyć, prawda? Więc jest dużo łatwiej kogoś obrazić, niż coś wartościowego stworzyć w dzisiejszych czasach. Stąd się biorą też łapki w dół. Dużo osób zasypuje mnie też pytaniami, słuchajcie, i to nie jest jedno pytanie, ale na przykład 20, ciąg 20 pytań. Ja mówię, że zapraszam na live'y albo w ten sposób, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i wtedy też jest taka reakcja, że są łapki w dół, więc do tego się trzeba przyzwyczaić, to jest normalne. I to, że ludzie mnie opisują w jakiś sposób na innych grupach facebookowych albo że dają mi łapki w dół, to jest normalne i każdy człowiek, który już zaczyna mieć jakieś, nie wiem, zasięgi, czy już staje się powoli popularny, po prostu jest też źle oceniany i to jest normalne, z tym się spotkamy, z krytyką. Wyrobiłeś się szybciej. Dobra, słuchajcie, jest Marcin, witam cię bardzo serdecznie. Dzięki, jest Robson. Dobrze. Mini 2. Nagrywając filmik, lepiej latać wysoko czy nisko? Najlepiej jest, wiesz co? Dobre pytanie, świetne. W początkujących bardzo często mamy ujęcia z wysokiej perspektywy, czyli na przykład, nie wiem, ze 100 metrów albo ze 400 metrów. Dla mnie najfajniejsze ujęcia, jak popatrzycie, są na tyle nisko, żebym mógł bezpiecznie przelecieć, ale żeby ten obraz był połączeniem, żeby efekt końcowy sprawiał wrażenie, że jest trochę wyżej niż zwykły aparat, ale dużo niżej niż normalnie się robi dronem, bo wtedy to jest najfajniejsze wrażenie, czyli blisko obiektów. Tylko trzeba przyjąć, o tym będziemy mówili w tej części fotograficznej, wiesz? Tutaj trzeba przyjąć, już pokażę tę część fotograficzną, to jest wprowadzenie i tutaj mieliśmy coś takiego. Zobaczmy sobie. Tu są te sesje zdjęciowe. Tutaj to omawiam przy tej sesji i omawiam to przy edycji też, ale prosta sesja zdjęciowa jest na przykład tutaj i kadrowanie jest na przykład w tym miejscu. Zdejmiemy sobie dźwięk, ale kadrowanie jest na przykład tutaj. I tu omawiam ustawienie ekspozycji, jak fotografujemy. Zobacz, że to jest dokładnie taki kadr, to co powiedziałem, który jest trochę wyżej niż normalny aparat, ale niżej niż gdybyśmy robili to ze 100 czy 200 metrów, po to, żeby pokazać. I tutaj na 2/3 kadrujemy, czyli powiedzmy obiekt na 2/3, plus jeszcze jakiś dodatek w tle, który fajnie nam komponuje, dopełnia kompozycji na 2/3 i o tym mówię na bieżąco właśnie na tym poziomie. To jest czwarty, sesja zdjęciowa, część pierwsza. Ok, także wracając do dyskusji i do pytań, chciałem wam powiedzieć tak. Myślę, że warto, jeszcze raz tego dam linka, bo część osób dołączyło, warto w tym programie tygodniowym wziąć udział. Zaczynamy w niedzielę, trwa tydzień, jest to taki obóz, który da nam fajny efekt dronowy, bo po tygodniu, nie dość, że macie ze mną bezpośredni kontakt codziennie przez pół godziny, to jeszcze zostaje wam teoria, zostaje wam społeczność, należycie do społeczności tej ekipy, która zaczyna wspólnie i możecie śmiało, bez żadnych obaw pytać, próbować, pokazywać to, co zrobiliście i ta grupa przez 3 miesiące jest obecna, to jest taka forma może nie przedszkolna, ale coś w formie takiej właśnie grupy, która nas prowadzi i nam pomaga. Ok. Holandia, 8 tysięcy kary za latanie koło katedry. Wziął na siebie i zapłacił mandat za operatora.
tak tylko informacyjnie. No, zdarzają się różne przypadki. W krajach rozwiniętych trzeba uważać, takich jak Europa Północna, bo oni są bezwzględni za naruszanie albo za prywatności, albo przepisów. Hej, wykupiłem dostęp, tylko data tam jest 15 sierpień. Tak, mówiłem, Michał, i zaraz to poprawimy. To nie jest trudne do poprawienia, bo przychodzi ten mail pewnie z nie tą datą. Ja to skopiowałem z ostatniej edycji i mówiłem o tym. Poprawiłem już 25 dat, 26 została. OK? Wracamy. Porozmawiamy też na temat edycji, wideo, to zaraz o tym powiem, i edycji zdjęć. Jeżeli ktoś ma możliwość wykorzystania z programów płatnych, bardzo fajnie, ale pokażę też programy, które są bezpłatne. Można też zainwestować w taki wariant pośredni, tak jak ma na przykład Marcin tutaj, który edytuje w programie Movavi. On jest podstawowy, ale można sobie dokupić też moduły. Jeżeli się rozwijacie wraz z tym programem, można dokupić sobie dodatkowe moduły. To jest tak trochę jak w Parocie Anafi, że też na przykład tryby się dokupuje do swojego drona. Jaką kartę pamięci? Szybką. Ja używam takich pomarańczowych kart. Nie będzie pewnie widać, ale używam tych pomarańczowych kart SanDisk, ale używam małych kart, wiesz co, zwykle 32 giga i częściej je wymieniam, czyli mam całe takie pudełko na karty i dlatego, że jak mi się zniszczy, bo mi się niszczą te karty albo gubię je, wolę mieć 32, na przykład 5 sztuk niż jedną kartę 128, dlatego staram się mieć jak najmniejsze karty, bo już wielokrotnie albo zgubiłem, albo bo pakowałem dużo sprzętu, albo zmieniałem gdzieś kartę i mi wypadła, czy spadła mi z jakiegoś miejsca. Ile wolę mieć takich kart więcej, ale mniejszych. Dziękuję serdecznie. Grzegorz napisał, że ukłony w kwestii dojrzałości medialnej, gdyby pozostałe brały z ciebie, nawet TV można byłoby przeżyć. Wiesz co, no, ja ci powiem tak, samodzielnie jak prowadzisz audycję i kanał i to jest twoje źródło właściwie utrzymania, bo ja to robię full time, a ja się nie zajmuję wieloma rzeczami, oczywiście robię zlecenia też. I też są takie tematy, że czasami montuję dla kogoś filmy, albo właśnie filmuję, czy robię wywiady, czy live'y pomagam. Ale głównie to się kręci wokół jednej rzeczy czy dwóch. Pracę z kamerą, pracę ze społecznością, z ludźmi cały czas, więc widzę, jakie są typy ludzi i jak zrobić, żeby ten balans zachować pomiędzy nakładami pracy, żeby nie narobić się jak wiadomo, no jak szalony, a żeby efekty były. No bo co z tego, że się ktoś narobi bardzo mocno, napracuje, jak nie ma efektów. Dlatego staram się interakcję z wami trzymać, bo to jest najbardziej taka efektywna forma działania poprzez live streamy, bo żeby taką wartość wyedytować, czyli wyedytować taki materiał dzisiaj na żywo, to musiałbym poświęcić pewnie tydzień edycji, a tak się nie da, nie ma opcji, prawda? Więc na tym to też polega, żeby też wyczuwać ludzi i starać się pomóc. Mini 1, latałem już cały czas, jakiś czas, napisał Michał. Podstawy też tutaj z kursu dla początkujących, ale zobaczyłem, że tutaj dodatkowo będzie o zdjęciach i o filmie. Tak, bo staram się zrobić to kompleksowo, czyli pierwsze kroki nie tylko bezpieczeństwo i funkcjonalność, bo to trochę jakbyś wsiadł za kierownicę najpierw, poznaj zasady bezpieczeństwa, przynajmniej krótko, a materiał ci zostaje, jak sobie chcesz rozszerzyć, to korzystasz z niego. A dopiero jak wsiądziesz do auta, to możesz zacząć, nie wiem, podróżować, tak, i poznawać, wow, to jest świetne. I właśnie to podróżowanie to jest fotografia czy film, przynajmniej żebyśmy potrafili ocenić, czy ktoś wie, o co chodzi, żebyśmy mogli sami zrobić na przykład zdjęcie i zadanie domowe będzie, nie wiem, zrób zdjęcie podczas nadchodzącego weekendu. I ocenimy to zdjęcie, czy timelapse, czy inny temat. I masz tak zwany feedback, czyli masz odpowiedź zwrotną i możliwość oceny twojej pracy, bo to jest też rzadkość. Możesz sobie kupić wiele drogich kursów fotograficznych, ale jeżeli nie ma w tym pakiecie też tej odpowiedzi zwrotnej, że fotograf czy autor powie ci, no dobra stary, to mógłbym trochę poprawić, może to zrób inaczej, może tutaj trochę zmień. I to jest też zupełnie inaczej, jeżeli ktoś ci podpowie, bo zamiast poświęcać na coś pół roku albo rok, to jesteś w stanie w tydzień czy w te 2-3 miesiące, jak grupa jest
czyn nam, że tak powiem, jak ta społeczność żyje, to jesteś w stanie naprawdę duży progres zrobić i wiele takich kroków do przodu. Także was bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś pierwsze kroki ma, tym bardziej, że dzisiaj jest mega, mega warunek, bo jest połowa tej wartości. Ja też nigdy tych swoich takich tematów drogo nie wyceniałem, bo jak popatrzycie, nie wiem, był u mnie Tom Strojnik, u niego jakiś warsztat ten Zacznij FPV, no jest dosyć mocny, bo kosztuje 50 euro, ale tam nie ma on społeczności, ani nie ma tych live'ów, więc tam jest tylko ta 1/3 tego, bo jest tylko teoria. Czy drony FPV służą tylko do takiego szybkiego latania sportowego? Można nimi kręcić filmy? No ba, i to jakie? Jak zobaczysz sobie filmy na YouTubie, takie jak na przykład... tak jak był Mats Halvorsen, który pokazywał filmy z Lofotów ostatnio, albo Tom Strojnik był właśnie, czy jak zobaczysz Oskara z Niemca, który robi filmy dla Mercedesa, możesz zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy quadami FPV. Tym bardziej, że one nie muszą być wszystkie wyglądać tak samo, bo one mogą być też malutkie. Możesz filmować naprawdę małymi quadami, które przelatują przez samochód i rozebrać sobie kamerę. Na początek rozbiera się Hero 6, to jest właśnie Hero 6. Można ją zamocować tu z przodu. A możesz też 9, jeżeli robisz coś bardzo profesjonalnego, to nawet Hero 9 jest rozbierane. I chłopaki, ten jeden kolega, który był też u mnie, Mick Dalsen z Kopenhagi, on wykonywał pracę dla Lego na przykład, dla Ferrari, Lamborghini, czy dla parku Tivoli w Kopenhadze i on to wykonywał takim dronem jak ten, tylko może trochę lepszym wykonaniem, bo on to wykonywał edycją Lumineer Philip Freibot z kamerą Hero 9 rozebraną i naprawdę rewelacyjne ujęcia wychodzą też z takich rzeczy i fantastyczne filmy. Ok, Mini 2. Tak, to jest też świetne. Bardzo dobra uwaga, napisał Maciek, że Mini to jest jeden z nielicznych dronów, które możesz sobie podładować przez powerbank. Jeżeli lubisz outdoorówkę, lubisz wycieczki, przemieszczasz się poza cywilizacją, możesz ze sobą wziąć dwa większe powerbanki na weekend i mieć cały czas podładowany akumulator w międzyczasie, bo można i kontroler, i akumulator z powerbanku sobie podładować. Fantastyczna sprawa i to jest chyba jeden z nielicznych, ja nie wiem, czy to nie jest jedyny, słuchajcie, bo R2 nie ma tej funkcjonalności, ale Mini 2 i Mini 1 też mogą być ładowane z powerbanku bezpośrednio poprzez USB, czy USB-C, czy to mniejsze USB w przypadku pierwszego. Czy można mieć dostęp do Facebooka z partnerki kontakt? Tak, tylko trzeba mi napisać na Messengerze, bo bardzo się mieszają, jeżeli rejestrujemy się jako na przykład Zuzanna Wilk, tak, a jesteśmy Pawłem Zającem, to zupełnie to są dwie tożsamości i trzeba do mnie napisać. Rafał, to jestem ja i w ten sposób proszę mnie do grupy przyjąć, bo też wiadomo, że ta grupa jest, dopiero ten link jest, jak się wejdzie do kursu, jest podany, więc i tam aplikujesz do grupy, a ja to zatwierdzam. Jak uratować nakładek na kamerę w R2? Jak uratować? Chodzi pewnie o tę taką osłonkę, która jest, nie wiem, czy o to chodzi, czy jak używać nakładek. Gdybyś był uprzejmy wpisać jeszcze raz to pytanie, bo nie jestem w stanie ogarnąć, o co chodziło. Powiem tak, te drony to ciekawe hobby. Wiesz co, rozwijasz się systematycznie i to jest fajne hobby, dlatego że jeżeli to masz, to tak jakbyś miał tajemną moc w sobie. Jak rozwiniesz sobie dronowanie, to tak jakbyś miał dodatkową taką umiejętność, mega moc, bo widzisz też świat z innej perspektywy, inaczej postrzegasz. Masz też możliwość nawet zarabiania sobie dodatkowej kasy. Jeżeli ktoś ma kłopoty budżetowe, czy tam kłopoty, nie dopina mu się budżet, to zawsze może w pewien sposób dotrzeć do tematu
ramach zleceń, na początku za free, żeby wyrobić sobie portfolio. Później, jak już masz portfolio, możesz pokazać. Pokażesz 10 osobom, czy 10 instytucjom, czy klientom. Dwóch się zdecyduje i już jest jakieś działanie. Dalej sobie budujesz portfolio, jesteś coraz lepszy, coraz lepsza. Robisz montaże dla ludzi albo tylko zdjęcia i możesz powoli przechodzić na zawodowstwo. Na początek jako part-time, czyli część Twojego dochodu, a później w całości. Kupujesz sobie lepszy sprzęt, pozyskujesz lepszych klientów, budujesz relacje z nimi, dajesz im coś dodatkowego, wartość, którą im dajesz, jest dużo większa niż kasa, którą za to dostajesz, ale w konsekwencji jest to rozwój i warto się rozwijać, warto taką moc tajemną posiąść jak dronowanie. To nie jest takie trudne, jak się wydaje. Jeżeli ktoś nigdy nie latał, to naprawdę jest do ogarnięcia, dlatego że te drony mają dzisiaj wspomaganie i one zachowują się praktycznie jak takie zeppeliny. Czyli zwisają w powietrzu, one nam nie spadną, prawda? Oczywiście można przywalić, jeżeli się coś źle zrobi, można uderzyć, można też je zniszczyć, jeżeli się nieostrożnie eksploatuje, ale o tym sobie będziemy mówili. Natomiast stosunkowo łatwo, mogę powiedzieć, to są systemy już takie, które są bardzo łatwe w obsłudze. Im dalej, tym może być trudniej, jeżeli chcesz robić coś bardzo ambitnego, właśnie czy loty sportowe, czy akrobacje. Ale są też narzędzia do tego, żeby się tego nauczyć, na przykład symulatory lotu. Pozdrawiamy, jest dzisiaj spora ekipa z Holandii, czyli Niderlandy są tym motywem przewodnim. Przelatując przez auto nie musi być mały, ostatnio sprawdziłem. No tak, ale jest ci łatwiej, jeżeli chcesz przelecieć przez kilka, może nie, niekoniecznie, ale uważam, że 25 to jest optymalna platforma, bo ona jest stabilna, a jednocześnie, czyli to jest gabarytów takich mniej więcej jak mini, bez, no tak, jest ci najłatwiej, dlatego że te większe, one nie wszędzie się mieszczą, zależy jakie masz okna w samochodzie. Chcę kupić na dniach Era Flymore Combo 2. Czy można powstrzymać się do kwietnia? Nie, wiesz co, ja powiem trochę więcej na ten temat, natomiast wierz mi, że znam sytuację tylko z jednego źródła i być może w maju będzie dron, ale ta informacja zawierała też takie odniesienie, że nie będzie to Mavic 3, dlatego że to nie jest czas teraz, jeżeli popatrzysz na DJI. To nie jest czas, żeby taką maszynkę wprowadzić jak Mavic 3. Jakby odpuściła nam ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, ludzie by wrócili do aktywności, rynek fotograficzny, filmowy by się podniósł, to byłby dobry czas na Mavica 3. Ja uważam, że Mavic 2 Pro już jest na tyle dobry i Phantom zresztą też 4, ten V2. Czy ten Phantom, nawet każdy z matrycą jednocelową, że na razie po prostu jest za wcześnie. Natomiast może być coś ciekawego, bo może być coś mniejszego z dobrą optyką i to byłoby rewelacyjne. Strzał w dziesiątkę, taki następny sztos. Mały dron, ale jeżeli chodzi o optykę. Więc to zależy od ciebie, czy chcesz kupić sobie teraz. Mavic Air 2 jest bardzo dobry. Czy chcesz sobie poczekać na przykład do maja, ale nie ma gwarancji, bo ja mam informacje z jednego źródła, więc też nie chcę jej jakiejś specjalnie rozprzestrzeniać, bo ona może być tylko plotką. Na razie nie było jakichś specjalnych przecieków. W FPV jest wiele dronów i duży wybór, by latać, jeśli chcesz, czy szybko w zamkniętych pomieszczeniach, czy spokojnie. Dlatego warto jest umieć i to, tak jak Tomek to robi, jest w stanie nakręcić teledysk i używać dwóch dronów. Zresztą ostatnio właśnie ostatnim gościem był Tom Strojnik i on też używa Mavica 2 Pro, ale używa też dronów FPV. Czyli fajnie rozwijasz się, najpierw sobie zaczynasz od drona z gimbalem, a możesz uzupełnić swój warsztat z czasem i mieć ujęcia genialne, bo na przykład do teledysków coraz częściej stosuje się takie ujęcia. Mam pytanie dość trudne dla mnie. Nie mogę go rozwiązać. Mam plik M4 uszkodzony. Wiesz, jak go zreanimować? Testowałem kilka programów i kicha. Bardzo trudno jest to zrobić. To się zdarza na przykład, jeżeli skończy nam się energia elektryczna albo dron wpadnie do wody. Ja tak miałem na przykład. Wtedy ten plik jest już nie jest zakończony. W wielu przypadkach działa to tak, na przykład w GoPro bywa tak, że trzeba włożyć do środka kartę,
uruchomić i wtedy jest szansa, że urządzenie, które zarejestrowało obraz, jest w stanie zakończyć. Ale w wielu przypadkach niestety taki plik jest nie do odzyskania. Dlatego też, jeżeli wykonujecie ujęcia filmowe, można zrobić więcej ujęć krótszych niż jeden film, który trwa 15 minut. Lepiej sobie po prostu podzielić to na sekwencje, bo jest też łatwiej nad takim materiałem zapanować. Ok, słuchajcie, czy my tutaj jeszcze coś mamy? Powiesz, jak używać nakładek na kamerę w R2. Jeżeli chodzi o nakładki na kamerę, to mamy filtry. Filtry stosuje się w ten sposób, montuje, że przekręcasz sobie i wyciągasz. To są filtry ND, które ograniczają, tak jak okulary słoneczne, ilość światła wpadającego do matrycy. I dzięki temu możesz wydłużyć czas naświetlania. A jak wydłużysz czas naświetlania, jesteś bardzo fajnie w stanie zrobić ciekawe rzeczy. Na przykład lecisz wzdłuż samochodu, równo z samochodem i samochód jest ostry, efekt paningu, tak? A reszta, całe tło jest rozlane. Bardzo ładnie to wygląda. Albo możesz zrobić smugi, na przykład wisisz nad skrzyżowaniem czy nad rondem i jak dzień przechodzi w noc, zakładasz sobie filterek mocniejszy, masz naświetlanie na przykład sekundę albo 2 sekundy i wtedy wokół tego ronda tworzą ci się genialne takie smugi światła. To jest drugi ciekawy sposób na zastosowanie filtrów. To są dziesiątki, setki fantastycznych pomysłów i genialnych zastosowań, które filtry właśnie umożliwiają. Dlatego każdy, kto operuje dronem, zwykle kto już robi to na wyższym poziomie, na pewno ma filtry, po tym też można rozpoznać. Mam nadzieję, że o to chodziło i mam nadzieję, że trochę pomogłem. Oczywiście, że nie wszystkie auta są małe, pewnie, że tak. Spontaniczne latanko. No możemy coś zorganizować. Pamiętaj, że nie jestem w stanie też robić teraz żadnych takich zgrupowań. Kiedyś organizowaliśmy zgrupowania, takie fajne plenery dronowe. Ostatni miał być w maju 2020 roku, ale nie doszedł do skutku, bo miałem już zapisy od lutego, już uzgadnialiśmy rzeczy, ludzie się już zapisali, ale niestety nie dało rady zrobić w maju 2020. Kupiłem kilka dni temu, napisał Radio, Mini 2, super sprawa, tylko pytanie, czemu klatkuje nagrany film? Karta dedykowana 64, nagrałem w 30 klatkach. Mamy dwa tryby, NTSC i PAL. NTSC jest to tryb stosowany w Stanach Zjednoczonych i tam jest klatkaż taki jak 24, 30, 60 i 120 dla slow-mo. Oczywiście później są wielokrotności też. Natomiast w Europie stosujemy PAL. I jeżeli masz oś czasu w programie do edycji na 25 klatek, a ty wrzucisz 30, to niektóre programy nie ogarniają tego i klatkują nam ten materiał, bo jest po prostu konflikt klatek. Nawet kiedyś Klawiter, jak robił recenzję Sparka, to mu tak klatkowało bardzo. Chodzi o to, że przeczytaj sobie o różnicach pomiędzy NTSC a systemem PAL. W Europie stosujemy 25, czyli kwestia ustawień klatkarzu. 25, 50 głównie stosujemy tutaj w Europie, no i 100 dla slow motion. Kto jest ze Szkocji? Z okolicy Glasgow. Dobrze. Rafał, zapisałem się, ale masz fajną świecącą bluzę. Dziękuję serdecznie. Dostałem ją od chłopaków z HOM. Będę tym dronem niedługo latał, więc wam pokażę. To jest pierwszy mój ciuch taki dronowy, który dostałem od kogoś. I bardzo się cieszę i dziękuję również. Czy znasz przypadki przejęcia deklaracji ubezpieczenia po około pół roku użytkowania? Chodzi o użytkowanie DJI Care, przyjęcia deklaracji ubezpieczenia. Ja sam, jeżeli chodzi o DJI Care Fresh, to sam nagrywałem film po takim czasie i na zasadzie takiej, że nagrywasz, czy ten dron jest sprawny, pokazujesz to, pokazujesz numer seryjny i na tej bazie akceptują ci. DJI to zrobiło, żeby zarabiać więcej forsy, bo otworzyło furtkę dla osób, które się spóźniły z rejestracją DJI Care Fresh, a jednocześnie sobie też strumień pieniędzy, tak jakby tamę trochę otworzyli, czy przepust i woda zaczęła napływać wraz z gotówką. Bo pamiętajcie, że pewnie ze 100 osób, które kupią Care Fresh, no pewnie 5 wykorzystuje, więc to jest duże źródło dochodu, a DJI potrafi zarabiać pieniądze, czy potrafi bazować na nas jako ludziach, którzy
przynoszą gotówkę. Czy jest jakiś symulator na R2? Pozdrawiam. Wiesz co, wydaje mi się, że jest na te starsze, bo jest symulator, jak sobie wpiszesz DJI Flight Simulator, to on się pokazuje. Jest jeden płatny, drugi darmowy, ale mam wrażenie, że te dwa drony, czyli Mini i R2, które chodzą na DJI Fly, na aplikacji, one nie są objęte. Starsze drony mogą działać, czyli na DJI Go. Na Fly niestety nie. Dwóch dronów naraz. Takiego mistrza jeszcze nie widziałem, ale nie wiem co. Dobra. Czy po testach w PV można powiedzieć coś o jakości obrazu, lepiej czy gorzej od R2? Gorzej. Na pewno gorzej. Oczywiście ten obraz, ale może być jeszcze aktualizacja, bo to jest tak, że nie można też sądów wyznaczać. Jakość obrazu nie jest rewelacyjna tam. Bitrate jest dość spory, bo te pliki są ciężkie. Nie potrafiłem ich tak łatwo na laptopie otworzyć, dopiero na iMacu, więc bitrate jest mocny, bo tam jest chyba 100 megabitów na sekundę. Więc te pliki zabierają trochę informacji, ale obraz jest taką. R2 ma trochę lepszy. Ja bym przyrównał może do Mavica Pro ten obraz, albo pierwszego, albo do Mini tego pierwszego też, wiesz. On nie jest tak dobry jak dwójka, chociaż tu jeszcze nie chciałbym tych osądów wypowiadać. Na pewno jest słabszy od GoPro. Może być trochę porównywalny do obrazu z kamery Action, Osmo Action, natomiast szerszy jest kąt, bo tam jest prawie 140-150 stopni. Raczej na pewno jest słabszy niż GoPro. Na przykład GoPro 8 bije na głowę ten obraz z kamery. Dobra, Sławek napisał, że jakiś lepszy program powinien sobie poradzić. Sławek też uczestniczy w naszym webinarze dzisiaj dla początkujących. Witam cię bardzo serdecznie. Jeden z najlepszych pilotów pod Beskidzia. Jak najlepiej przenosić drona R2 złożonego, czy zawsze muszę wyciągnąć śmigła? Chodzi o śmigła. Może być ze śmigłami. Jeżeli masz torbę oryginalną, to ze śmigłami. A jak nie masz torby, to gumkę i można jakimś fajnym etui sobie przenosić, żeby te śmigła się. Nawet jak nie masz akcesoriów tych typu obejma, takich oryginalnych, to można sobie zwykłą gumkę dopasować, taką recepturkę, żeby te śmigła się nie nam tutaj nie przeszkadzały i nie zaczepiały. Tak się spina. Okay. Mamy tutaj już, widzicie, społeczność się tworzy holenderska. Dobra, jak robisz zdjęcia w 48? Nie rozumiem tego pytania. Prośba o powtórzenie pytania i napisanie pełniej. Jaki pierwszy dron jako zabawkę do 1000? Spark używany może być. Ja bym poszedł jednak w DJI, pomimo że tańsze drony też są fajne. Dlaczego nie warto inwestować w drony niemarkowe? Bo nie masz serwisu i nie masz części. To jest JJRC X17, dron, którego kupiłem, bo ładnie wyglądał. On miał premierę ze 2-3 miesiące temu. Przy pierwszym locie od razu zaczął GPS mieć zakłócenia duże, więc go rozbieram. Może wymienię ten GPS, a może zamontuję tutaj podzespoły z quada FPV i będzie latał tak jak racer ten od DJI. Natomiast nie warto jest, bo płacisz dwa razy. Jeżeli kupujesz coś taniego, coś, co nie ma serwisu w Polsce i nie ma dostępu do części, to właśnie jest taka historia, że to leży i nie wiadomo, co z tym zrobić. A jak sobie kupisz coś porządniejszego, nawet Sparka, to masz wsparcie, bo serwis już naprawiał 1000 Sparków, masz dostęp do części, tanie giełdy, są różne złomy i tak dalej, jeżeli chodzi o części. Każdy, nawet sam jesteś w stanie pewne rzeczy sobie też naprawić, jak poczytasz i oglądasz tutoriale. Więc to jest powszechna wiedza. To tak trochę jak z drukarkami. Ja kupiłem tanią drukarkę, ona gdzieś tu stoi, Endera trójkę, tylko dlatego, że wszyscy mają tą drukarkę, czy bardzo dużo osób. Jest dostęp do wiedzy, dostęp do źródeł, do informacji na bieżąco i tanie części zamienne. Wiedziałem, że mi wydrukuje z TPU takie elementy i to wystarczyło, nie takie elementy jak na przykład to. Więc podobnie jest z pierwszym dronem. Jeżeli masz mało kasy, to zobacz sobie, może jakiś używany Spark byłby ok, może Mini. Mini jest troszeczkę ten pierwszy wrażliwy na uszkodzenia. Spark jest taki bardziej pancerny i fajnym dronem jest Spark ciągle. Ja go kiedyś kupiłem, a chyba z 1,5 roku temu nawet go kupiłem za 800 zł, później go sprzedałem, tylko po to, żeby nagrać tam ze dwa warsztaty i był ze mną ze 3 miesiące i bardzo mi się podobał, jak wrócił, bo to był drugi Spark, którego miałem dwa Sparki.
R2 i K Pro. Nie ma R2 Pro. Jak to? Jako pierwszy. To źle powiedziałem. 2 Pro może, albo 2. Tak. Widocznie się przejęzyczyłem, to przepraszam. Odezwiemy się po live'ie. Chłopaki już się tutaj zgadali. Jak latam gdzieś w drodze polnej i nie ma za bardzo gdzie wystartować i gdzie wylądować, to bezpiecznie jest startować z ręki? Tak, ale lepiej sobie wziąć matę. Nawet taką małą, są nawet takie bardzo malutkie maty, żeby wystartować jednak z tej maty, wiesz? Jeżeli latasz z samochodu, to nawet wystarczy ci wycieraczka samochodowa, z której wystartujesz. Natomiast jeżeli chodzisz gdzieś, to można mieć matę nawet taką małą, żeby tylko nie musisz na niej lądować, ale żeby powierzchnia startu była w miarę czysta. Chodzi o to, żebyś sobie nie brudził, na przykład gimbala. Sorry, bo tutaj jest taka sytuacja, że tutaj jest takie malutkie te przestrzenie, że kurz, ziemia, brud dostają się i później nam blokują gimbala. Jest ten error słynny, gimbal stuck, że gimbal się zatrzymuje, nie chce się kalibrować. Ja tak miałem w pierwszym Mavicu, więc warto sobie ten. A z lądowaniem na ręce naprawdę jest łatwo, tylko kwestia, żeby ci się w twarz, w oczy nie dostały śmigła, nie? Czyli dalej po prostu trzymasz na wyciągnięcie. A starasz się delikatnie schodzić kontrolerem w jedną stronę. Możesz sobie położyć też na murku na początek, ale łatwo jest, stosunkowo łatwo jest nauczyć się lądować na ręku. Trzeba tylko uważać, tak jak powiedziałem, bo śmigła nawet są bardzo delikatne. Tu sobie nie zrobisz krzywdy, czy trudniej jest sobie zrobić krzywdę niż przy śmigłach takich mocnych stworzywa, które potrafią już zranić na skórek i przebić się i faktycznie człowiek krwawi. Ok, jak chcę wylądować, to robię przycisk przepustnicę, czyli lewy drążek na dół i trzymasz. Najpierw on się ma opór, ale za drugim razem, czyli najpierw czujniki, nie chcę go wpuścić, ale jak trzymasz cały czas na dół, to zlądujesz na ręce. I palce raczej na dół, nie? Żeby ci się nie dostały w śmigła, czyli na początek lądujesz sobie tak. Aberdeen, no kurczę, mamy dzisiaj całą Europę Północną, zobaczcie, od Niderlandów po Szkocję. Hej, kupiłem Mini 2 z Kerr. Czy mogę przerejestrować Kerr na siebie? Kerr jest dopasowany do użytkownika. Ostatnio DJI robiło zmiany, dlatego że oni teraz zrobili tą, rozszerzyli Kerr o fly away, czyli o to, jak dron ci odleci, o refinansowanie. Natomiast ja bym powiedział, że on jest ten Kerr dopisany do drona, wiesz? Jeżeli zarejestrujesz się i zarejestrujesz na siebie, bo powinieneś mieć konto DJI, to można sobie wejść na DJI Support, tak jakbyś zgłaszał reklamację, czy jakbyś zgłaszał naprawę, i tam też widać status twojego drona. Właściciel, jeżeli kupiłeś tego drona, powinien ci przysłać też maila, gdzie jest DJI Care Service Agreement, to się tak nazywa, i tam w tym Service Agreement masz warunki napisane Care'a. Ci pokażę, jak to wygląda, jeżeli to teraz znajdę. Wejdźmy sobie na mail. Dlatego, że ty też nie wiesz, kiedy ci się kończy, jeżeli nie masz dostępu do statusu. Dobra, słuchajcie, mam tych maili chyba tutaj już z 20. Ludzie się zapisują. No i fajnie, cieszę się. Zgłaszają nam i też, że ta data jest nie okej. Okay. Także, dobra, teraz zobaczymy sobie ten service agreement. Jak on wygląda? Jeżeli go znajdę, to postaram się. Jest. DJI Care Refresh Service Agreement. OK. Już pokażę, tylko sprawdzimy daty. Daty są w porządku. Jak widzicie, tak wygląda. I jeżeli kupiłeś używanego drona, używaną sztukę, to powinieneś mieć service agreement i masz podane pewne detale i szczegóły dotyczące tego, kiedy obowiązuje i jakie są warunki, prawda? Tutaj są też twoje dane i numery seryjne samego drona, bo ten service agreement, czyli ta umowa się kiedyś kończy i warto wiedzieć kiedy, więc ktoś, kto ci sprzedał, powinien ci to też przysłać. Bo wtedy tylko podajesz sobie numer service agreement albo podajesz sobie numer seryjny przy zgłaszaniu DJI Care i wszystko gra niezależnie od tego. On jest po prostu dopisany do numer ten service agreement umowy serwisowej jest dopisany do numeru seryjnego samego drona, więc to jak najbardziej gra. Ok, słuchajcie, więc
Przechodząc już powoli do naszej finałowej tej części, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na ten program Kickstarter. Startujemy w niedzielę o 20:15, będzie pierwszy live. Wygląda to tak, że ja Wam przesyłam maila w ciągu dnia z dostępem do informacji, tak? Zobaczmy sobie, gdzie jest nasze, to są opinie uczestników, ale jest też ten nasz program. I codziennie ujawniam tę pierwszą część, żebyście nie dostali tej teorii od razu całej, tylko codziennie jest jeden poziom. To jest plan na przykład na niedzielę czy na poniedziałek, a w następnym dniu będzie taki plan. Tam są 2-3 minutki tylko z każdego zagadnienia, więc to nie są też takie bardzo długie i miażdżące tematy. To jest trzecia rzecz. Trzeba poświęcić godzinę dziennie, nie tak dużo, czyli pół godziny na tą teorię i pół godziny na live'a i dyskusję ze mną. I czwarty poziom to jest sesja zdjęciowa, później jest światło i już filmowanie, bo widzimy techniki filmowe, a następnie edycja i przykłady edycji, plus do tego bonus macie efekty specjalne. I to jest, tak wygląda całość. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Myślę, że to jest fajny program i atrakcyjny. Tak go ustawiłem, już jest trzecia edycja, żeby korzyść wynieść. I też sam przechodziłem tą ścieżkę, więc wiem, jak to wygląda, jak należy, czy jak najfajniej się rozwijać. A jeżeli jesteśmy jeszcze razem w społeczności, to jest dużo, dużo łatwiej niż samemu rzeźbić, bo coś Wam zajmie naprawdę mega czas. I dzisiaj pamiętajcie, że jest tylko czas trwania ta promocja na 50%. Później, jak tylko zamknę dzisiejszego live'a, to przejdziemy na następny próg. Także trzeba po prostu podjąć decyzję teraz, bo to nie ma co się zastanawiać. Pytanie o zasady zgłoszenia latania w strefach przygranicznych. Zgłoszenie wystarczy, czy jeszcze należy wykonać? Wiesz co, mamy tak. Dron radar sobie odpalasz i masz dwie rzeczy. Na pewno straż graniczna, ale też możesz być w strefie danego lotniska w CTR-ze, bo zależy, gdzie jesteś po prostu. Jak jesteś gdzieś, nie wiem, w Bieszczadach, to jest inaczej. Na przykład strefa Schengen też jest inna, prawda? Bo nie zawsze ta straż graniczna jest nam potrzebna. Ale jeżeli jesteś przy granicy naszej wschodniej, czyli z granicy też Schengen, tam trzeba faktycznie za każdym razem się kontaktować. Dron radar jest najlepszą formą i faktycznie te informacje, które przekazuję, są moim zdaniem najlepsze, jakie w tej chwili mamy. OK, przejdźmy dalej do Q&A, czyli widok z ekranu, ale wasze komentarze, czy coś jeszcze? Dużo osób, które już długo latają. Dobra, dajcie jeszcze łapkę w górę. Pozdrawiam, udanych lotów. Jeśli na drona jest KER, to przy wymianie gwarancyjnej KER jest przepisywany na nowego. No i OK, pytanie o zasady zgłoszenia latania, to już było. Kiedy otwarcie na miesiąc? I jeszcze nie teraz, jak skończymy Kickstarter, to dopiero Drone Bootcamp będzie otwarty na miesiąc. Na razie będziemy mieli, słuchajcie, ten Kickstarter, bo trzeba ludziom trochę pomóc w tych pierwszych krokach, bo dużo osób dopiero wiosną zaczyna myśleć o dronowaniu. Zima jest dla nich taka do przezimowania, tak jak misie sobie zimują, prawda? Więc wiosna dopiero te pierwsze aktywności niesie i trzeba działać tutaj z tym tak dynamicznie. Ale myślę, że jak skończymy Kickstartera, czyli jak się zacznie wiosna, to otworzymy też Drone Bootcamp na zapisy te miesięczne i roczne. Czy R2 idzie na gwarancję? Jeśli prześlę nowego, to mogę wykupić KR na obecnego. Pytanie już było. Odpowiedział Sławek. Bardzo dziękuję. Pytanie nie mogę. Pytanie mam, mogę na maila. Wiesz co, mam bardzo dużo maili. Jeżeli masz pytanie, to dawaj teraz. Jeżeli to jest sprawa biznesowa, to pisz na maila. Ale wierzcie mi, że nie jestem w stanie indywidualnie odpowiadać, bo korzysta tylko jedna osoba, a ja angażuję na przykład 15 minut albo 20 na obsługę jednej osoby. A nie ma po prostu takiej opcji, bo w te 15 minut mogę pomóc, nie wiem, i nagrać krótki materiał dla 3000 ludzi. Dlatego musiałem to przeskalować, bo po prostu inaczej by z tego nic nie było. I nie jestem w stanie odpowiadać na indywidualne, na grupowe, na live'y, albo właśnie na Kickstarterze, Damian, będą sesje też codziennie pół godziny na to, żeby coś takiego zrobić. Następny live będzie tutaj kawka w sobotę. Zaprosiłem bardzo fajnego gościa, bardzo fajny koleś, mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że mieszka we Włoszech. Kolejny gość będzie latającej kawki.
Ma na imię, co ciekawe, Andrea, ale jest facetem, ale ma też swoją ksywę i tworzy na YouTubie. Kto się interesuje FPV, to może go znać. Między innymi rozbierał GoPro 6 i z tego jest też znany. Bardzo fajną społeczność tworzy, fajną grupę facebookową. Jest mega sympatyczny i taki odjechany, trochę inny, bo on chyba mieszka na południu Włoch. Jest trochę inny niż my tutaj w tych północnych landach, bo jest taki bardziej wyluzowany. Okej, okay. Czy to wszystko lepiej obrabiać na Mac czy Windows? Dla mnie dużo łatwiej na Mac, dlatego że wszystkie narzędzia są intuicyjne i jeżeli coś potrzebuję, to po prostu z tego korzystam. Tak jak korzystam na przykład w kuchni, że sobie poszczególne rzeczy, składniki do przyrządzenia zupy czy kawy robię. Na PC już nie korzystam z PC chyba od 3 albo 4 lat, albo nawet od 5, więc nie potrafię nawet tego ocenić, jak to teraz wygląda. Ale jest mi łatwiej. Jak mam iMac'a tego, który mi Kamil tutaj przysłał, to po prostu to jest kosmiczny przeskok. Tak podąża za moimi myślami, intencjami. To, co chcę zrobić, na przykład nagrać ekran z dźwiękiem, z narracją. Jestem w stanie stworzyć film na YouTube'a w ciągu 4 minut, słuchajcie, bo nagrywam sobie ekran z narracją albo kawałek symulatora z tym, co mu, z komentarzem. Czy Life'a, mam ten program iCam Life, tak jak widzicie teraz ten interfejs. I to wszystko jest łatwe. Kiedyś jak działałem w OBS-ie, to co Life był taki stres, bo mi się wszystko rozjeżdżało. I co aktualizacja, to musiałem konfigurować te sceny od początku. Teraz mam 4 sceny, mam do tego ten Stream Deck, dlatego lepiej dużo mi się pracuje. Ogólnie, nie mówię też tylko o edycji filmów na tym iMacu. Najlepiej. Nie kosztował 4000 dużo, ale jak popatrzysz przez pryzmat korzystania z paru lat z iMac'a, to jest mega wartość. Jaki jest adres Facebook? Adres Facebook będziesz miał, jeżeli sobie otworzysz, to masz tam pierwszy dział, już ci pokażę to. Jeżeli sobie otworzysz treść, to jest wprowadzenie, bo każdy dobry program ma tak zwany onboarding, czyli masz wideo wprowadzające i masz informacje też wprowadzające. Zobacz, to jest onboarding w postaci moich informacji i tutaj są też te informacje. Ja tylko przerobię daty, prawda, bo z datami jest nie tak. Poczekajcie, muszę to pokazać, bo teraz widzicie ciemny ekran. Pokażemy to troszeczkę inaczej, przepraszam, jako cały ekran. Słuchajcie, witam Was bardzo Screen. serdecznie, dobry wieczór. Dobra, Mam nadzieję, że mnie to widać i jest słychać to, w miarę. więc jak wchodzisz, to masz tak zwany onboarding, czyli widzisz dokładnie te informacje, które tutaj są i też jest film informacyjny na ten temat i jest też grupa facebookowa. Ja jeszcze tutaj linka nie wstawiłem, bo dopiero ją stworzyłem, ale zaraz będzie ta grupa facebookowa dostępna tuż po naszym programie. Także uzupełnię jeszcze daty, zmienię i zmienię ten adres grupy facebookowej. R na M1 pali SSD. Może. Jakiego masz Maca? Już ci powiem. Ten Mac. Już zrobimy sobie zrzut ekranu. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Mam nadzieję, że tak. To jest iMac Retina 5K 27 cali, późny 2015. Pamięć 32 GB, 1600 MHz, procesor 3,2 GHz, czterordzeniowy procesor Intel Core i5. Wystarcza. Na to, co robię, wystarcza. Oczywiście czasami, jak są dwa podpięte mocne programy, typu nagrywanie ekranu i symulator, plus do tego iCam Live, czy trzy programy, to on w tym momencie może trochę zaczyna wentylator mocno pracować, ale jak masz jeden program mocno odpalony, nic się nie dzieje. Jak już są trzy, to on zaczyna lekko już się ten procesor grzać. Okej, słuchajcie, to jest chyba tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczy. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego Kickstartera. Jest to też takie wejście w nowy rok i w wiosnę. Mam nadzieję, że cały rok będzie lepszy i też dzięki temu, że będziemy mieli tego Kickstartera, to cały rok 2021 będzie lepszy dla nas niż 2020 i z tą myślą chciałbym Was pożegnać. Następna rzecz to będzie live, który mamy w sobotę. O tym powiedziałem rano. Fajnie, cieszę się, dużo osób się zapisało. Czy to normalne, że w Mavic Pro często latając pod słońcem mam lekko zaparowaną kamerkę? Problem znika po założeniu filtra.
Mavic Pro tak ma. Ja też tak miałem. To nie jest nic jakoś specjalnego, niezłego, ale takie rzeczy faktycznie się zdarzają w Mavicu Pro. Nie wiem skąd się to bierze, może różnica temperatur powoduje, może tam jest coś nieszczelne w optyce, ale taka przypadłość towarzyszy Mavicowi Pro. Jeżeli masz wątpliwości, Robert, to napisz sobie do Pawła Siweckiego, nawet z Cybershopu, bo on jest najstarszym z doświadczeniem serwisantem w Polsce. On jest z Cybershopu z Krakowa i Paweł ci napisze co i jak. A kamera jest na szczęście do Mavica Pro bardzo tania już w tej chwili, no nie kosztuje majątku. No to dobra, no to zobaczmy jak te zapisy tam wyglądają, bo jak wchodziłem 15 minut temu, to już było 20 osób. O matko, muszę wam powiedzieć, że jest faktycznie cała strona zapisów. I fajnie, cieszę się. Słuchajcie, robimy w takim razie outro, czyli naszą melodię kończącą live i jak skończy się outro, zamykam te zapisy na dzisiaj, te promocyjne za pół ceny. Widzimy się w kolejnych epizodach. Tu jest link. Serdecznie was zachęcam, bo naprawdę to jest za grosze. Widzimy się w kolejnych epizodach. Już jutro będzie fajny materiał, gdzie pokażę symulator i pokażę, dlaczego to będzie film montowany na YouTubie, dlaczego ludzie się rozbijają tym nowym dronem od FPV. Ale musimy trochę od tego tematu odejść, bo wszyscy mówią, ale mówią tylko raz, a tutaj trzeba ten kompleksowo temat przeanalizować i jutro będzie film o tym, jak sobie ćwiczyć, jak zacząć latać. Niekoniecznie musi to być DJI, ale jak sobie przećwiczyć i mieć ten nawyk i tą nową umiejętność, więc zapraszam was też do jutrzejszego epizodu. Jak robisz nagrywanie filmu z ekranu Mac? Normalnie Command, Shift i piątka. Kombinacje trzech klawiszy. Command, Shift i piątka. I tam mam taki dolny paseczek, mi się pokazuje, gdzie mogę wybrać sobie mikrofon i też zapis. A jeżeli nie tak, to otwierasz program QuickTime Player i tam masz plik nowe nagranie z ekranu. To jest też druga możliwość nagrania ekranu. Bardzo łatwo i to jest wbudowane. Lubię cię, bardzo robisz dobrą robotę. Dziękuję, ja cię też lubię. I love you too. Słuchajcie, kończymy i kończymy zapisy. Super, ktoś tu leci po flaszkę. Waldek leci, wszystko. Pamiętajcie o Bootcamp Akademii, zaczynamy w Kickstartera w niedzielę, a my widzimy się już jutro w montowanym, a na sobotę postaram się fajnego gościa, tego Italiano, bardzo fajny pilot wprowadzić, który was też zainspiruje w tworzenie swoich rzeczy i rozwój swój, prawda? Do zobaczenia, cześć!